Górów powiatu otwockiego oraz wiernych słuchaczy. Dzisiejszy przegląd chórów został zorganizowany przez powiat otwocki oraz parafię świętego Wicetego Paulo w Otwocku. Pozwólcie Państwo zatem, że na wstępie powitam serdecznie księdza Bogdana Sankowskiego, proboszcza tutejszej parafii. Witam serdecznie również Państwa, którzy przybyliście na to powiatowe święto muzyki chóralnej. Dzisiejszego wieczora wystąpi przed Państwem sześć chórów, ale zanim zaprezentują się nam, proszę o zabranie głosu gospodarza miejsca, księdza Bogdana Sankowskiego. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam po raz kolejny. Tradycją naszego kościoła jest to, że w okolicy wspomnienia świętej Cecylii, patronki muzyki i śpiewu kościelnego, spotykamy się we wspólnocie chórów, we wspólnocie ludzi, którzy są pasjonatami śpiewu, którzy amatorsko śpiewają, ale śpiewają na chwałę Bożą. Bo nie jest ważne, czy śpiewa zawodowo, czy amatorsko, ważne, żeby śpiewać dla chwały Bożej i pożytku dusz nieśmiertelnych. Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych, wszystkich zgromadzonych, witam wszystkie chóry z dyrygentami i życzę Państwu, żeby ten czas, który spędzimy tutaj wspólnie, był czasem takiego duchowego odnowienia, duchowej radości. Tego, co niesie śpiew, a śpiew niesie właśnie człowiekowi radość, pokój serca. Tego Państwu życzę i zapraszam do wspólnego słuchania, a wykonawców do wykonywania. Zawodź. Dziękuję bardzo księdzu proboszczowi i pora na pierwszy chór. Zapraszam chór Andromeda ze Szkoły Podstawowej nr 6. Powiedziałem, chór reprezentuje Szkołę Podstawową nr 6, działa pod opieką pani Anny Ćwiklińskiej, a dziś wykona dla nas Parse Domine Menegalego, Chwalcie Pana Zygmunta Koniecznego i Agnieszki Osieckiej oraz hymny trzeciego tysiąclecia Mirosława Gałęskiego. Przed Państwem chór Andromeda.